Serdecznie Państwa witam dzisiaj. Temat dotyczący relacji między uzdrawianiem a wypędzaniem demonów, a w zasadzie na temat braku takiej relacji. Czyli mamy pierwsze miejsce ze Słowa Bożego, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę przy tym temacie. Jest to Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyli widzimy wyraźnie z tych słów, że mamy się nie bać tych, którzy zabijają ciało. Między innymi chorób mamy się nie bać. Nie mamy się bać ludzi, którzy zabijają, bo tu w pierwszym rzędzie chodzi oczywiście o prześladowania ze strony ludzi. Ale generalna zasada jest taka, że nie mamy się bać tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Nie mamy też się bać chorób, które zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. I tutaj widzimy wyraźnie, że Pan Jezus dalej kontynuuje w 29 wersecie, czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Więc widzimy jednoznacznie, że z tych słów, które tutaj są, każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że mamy się nie bać, gdyż jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Nawet włosy na głowie naszej są policzone. Ani jeden włos nie spadnie na ziemię, jeśli byśmy mieli tego typu sytuację, że spadł włos na ziemię, no to skoro jest powiedziane, że wszystkie włosy na głowie są policzone, to nie ujdzie uwagi temu, który te włosy policzył, że jeden włos z naszej głowy spadnie, tak? Czyli jednoznacznie widzimy, że cokolwiek w naszym życiu dzieje się, to jest to pod kontrolą, pełną kontrolą Boga. Dlatego tu jest wyraźnie powiedziane, że czy nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Tutaj jest słowo takie, które odpowiada słowu dekret. I to oznacza, że Bóg Ojciec musi wydać dekret, żeby spadł choć jeden wróbel. Tym bardziej to, żeby zachorował człowiek, tym bardziej jest pod kontrolą Bożą. Jeżeli Bóg decyduje się na to, żebyś zachorował, to ma w tym swój cel i jest to dobry cel postępowania z tobą, mający na celu doprowadzić cię do bliskości z Bogiem, większej bliskości z Bogiem i lepszego zrozumienia Jego dróg. Jeśli jeszcze nie jesteś nawrócony, to być może jest to kolejne przybliżenie cię do zrozumienia, że ty sam własnymi uczynkami nie zapracujesz sobie na niebo i że potrzebujesz, żeby skorzystać z doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. I wystarczy ta doskonała ofiara, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. Nie musisz sam zapracowywać na swoje zbawienie. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, jest nieutracalne, bo jest z łaski. Jest to wszystko łaska Boża, więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i po prostu twój dom, jeśli on również będzie słuchał Słowa Bożego i uwierzy mu, też będzie zbawiony. Zatem czeka cię błogosławiona przyszłość, jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeśli nie,
no to wtedy po prostu tracisz tę możliwość skorzystania ze zbawienia i idziesz na miejsce swoje, które sam sobie wypracujesz, ale własnymi wysiłkami nie wypracujesz sobie nieba, nie wypracujesz sobie ułaskawienia z tego, co już zgrzeszyłeś i co zgrzeszysz. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia i tylko rozlana krew Pana Jezusa Chrystusa liczy się ku temu, żeby to zbawienie i odpuszczenie mieć. Jak widzimy, jesteśmy całkowicie zależni od tego, co zdecyduje w naszej sprawie Pan Jezus Chrystus. On ma moc nad wszystkim, wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. I dlatego możemy mu w pełni zaufać w kwestii tak błahej i prostej, jak zdrowie nasze. Bo zdrowie nasze jest w pełni zależne od Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego kolejne miejsce, które warto, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest Hebrajczyków 1 rozdział, gdzie wyraźnie jest to podkreślone. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje słowem swojej mocy wszystko. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I tutaj właśnie widzimy tę myśl, że Pan Jezus Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Bez tego podtrzymywania słowem mocy Pana Jezusa, Twoje życie bardzo szybko by się skończyło. Poddane by było naturalnym procesom zniszczenia, które już są w samym Twoim organizmie, a oprócz tego otaczają Cię z każdej strony. Bo na Ziemi warunki bytu dla nas są wyjątkowo niekorzystne. My byliśmy stworzeni do tego, żeby żyć w Eden, ogrodzie Eden na zawsze. Mieliśmy być potomkami Adama i Ewy, którzy nie zerwali z drzewa poznania zła, tylko tych, którzy jedli z każdego drzewa z ogrodu, a oprócz tego jedli z drzewa życia. I wtedy byśmy po prostu mieli to ciało utrzymane w doskonałej kondycji. Niestety, nasi rodzice zdecydowali się zjeść z drzewa poznania zła i po prostu potem zostali wypędzeni z Edenu. A potem jeszcze drugi taki szok na planecie Ziemia, jaki nastąpił, to był potop, globalny potop. I też to spowodowało radykalną zmianę biologicznych warunków życia na Ziemi, a co za tym idzie, również skrócił się okres życia. Później ludzie żyli coraz krócej, aż w psalmie czytamy, że życie człowieka 70, a jak sił starczy, to 80 lat. A gdy po prostu już zabraknie tych sił, to ludzie ulatują, tak? Czyli trafiają na miejsce swoje, które albo otrzymali z łaski przez to, że uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, albo wypracowali sobie sami, a ponieważ zapłatą już za jeden grzech jest wieczna śmierć, no to większość niestety trafia tam, gdzie ich miejsce. To miejsce, które sobie sami wypracowali. Lepiej dostać miejsce darowane z łaski Bożej, niezależnie od uczynków naszych. A ponieważ jest to temat dosyć złożony, dotyczący uzdrowień i braku relacji ich z wypędzaniem demonów, to kilka miejsc musimy przez Słowo Boże przejść. Pierwsze takie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest Mateusza 8 rozdział od 5 do 13 wersetu. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.
bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Zatem widzimy wyraźnie, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy był chory sługa setnika i setnik wiedział, że wystarczy, że Pan Jezus tylko wyda polecenie i ten sługa będzie zdrowy. I tak faktycznie jest. Jeżeli jesteś chory, to zwróć się do Pana Jezusa. Jeżeli będzie wolą Pana Jezusa cię uzdrowić, to On ma moc zrobić to natychmiast. Nawet jeżeli nie masz wiary, to możesz zwrócić się do Pana Jezusa z prośbą o to, żeby cię uzdrowił. Natomiast możesz po prostu ważniejszą rzecz zrobić, nawrócić się, uwierzyć Pana Jezusa Chrystusa i zostać zbawionym. I to jest dużo istotniejsza kwestia, żeby twoje grzechy były całkowicie tobie przebaczone. A to jest możliwe na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, bo na Niego zostały włożone wszystkie twoje grzechy. W trzech godzinach ciemności, gdy wisiał na krzyżu, został uczyniony grzechem za każdego grzesznika. I ten grzech włożony na Pana Jezusa Chrystusa został Jemu przypisany. A temu, kto wierzy w Pana Jezusa, jest przypisany sprawiedliwy stan, przypisany na podstawie tego, że sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana takiemu grzesznikowi, który uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Zatem uwierz Bogu, uwierz Panu, a będzie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. To jest dużo ważniejsze niż kwestia zdrowia i to jest w zasadzie kluczowa sprawa. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien zbawienia, bo zbawienie jest wieczne, nieutracalne, niezależne od pracy grzesznika, całkowicie oparte na doskonałym dziele, na doskonałej pracy, na doskonałym wykonanym dziele Pana Jezusa Chrystusa, który na krzyżu Golgoty umarł za nasze grzechy. Kolejne ciekawe miejsce to jest Mateusza, 9 rozdział od 20 do 22 wersetu. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł, ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię i od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. To, co tutaj widzimy, to jest właśnie sytuacja, kiedy na podstawie tego, że ktoś wie, że Jezus Chrystus ma moc, skorzystał z tej mocy i został uzdrowiony. Teraz niestety nie mamy takiej możliwości, żeby podejść do jakiegoś człowieka, tak jak wtedy ta kobieta podeszła do człowieka o imieniu Jezus i po prostu pobrała od niego tę moc, wiedząc, że jeśli się go tylko dotknie, zostanie uzdrowiona. Natomiast ważne jest, że w tym fragmencie, jak i w poprzednim, z punktu widzenia tematu naszego dzisiejszego spotkania, to nie ma relacji między uzdrowieniem a wypędzeniem demonów. Jedno i drugie nie miało związku z jakimkolwiek demonicznym
opętaniem. Nie było tutaj mowy o demonicznych siłach, które spowodowały, że ta kobieta była chora. Nie było mowy o żadnych demonicznych siłach, które spowodowały, że sługa setnika był chory. To jest zupełnie niezależna sprawa, występująca oddzielnie, odrębnie i tak jak współistniejące rzeczy czasami mogą mieć miejsce i opętanie, i choroba, i to jest możliwe, natomiast jedno jest czym innym, drugie jest czym innym i nie ma żadnego związku między jednym a drugim. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że to jest całkowicie rozdzielna kwestia. Kolejne miejsce to jest Mateusza 9 rozdział od 18 wersetu do 25. Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co umarła, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim wraz z uczniami swoimi, a dalej przeskok, dlatego że tu jest o tej niewieście, o której przed chwilą czytaliśmy. I dalej czytamy od 23 wersetu. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. Zatem widzimy znowu, nie ma żadnego tutaj związku z demonicznym opętaniem. Po prostu dziecko zachorowało i objawem tego było zaśnięcie, utrata przytomności. Nie wiem, jak byśmy w kryteriach 21-wiecznych to nazwali, ale generalnie Pan Jezus uczciwie, otwarcie, wyraźnie powiedział: nie umarła dziewczynka, tylko śpi. Czyli nie było tu mowy o tym, aby wzbudzać umarłego, tylko była tu mowa o tym, że ona została uzdrowiona. I to jest bardzo ważne też, że tu nie ma w ogóle znowu demonicznego żadnego związku, nie ma ani jednego demona w tle, ani jednego złego ducha w tle. Kolejne miejsce to jest Mateusza 17 rozdział od 18 do 21 wersetu. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I tutaj widzimy pierwszy przypadek, gdzie mamy do czynienia z czymś współistniejącym. Niezależnie jest opętanie demoniczne i niezależnie jest choroba. I jest powiedziane, że zgromił go Jezus i po pierwsze wyszedł z niego demon i mamy literkę I. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Więc widzimy, że oddzielnie Pan Jezus zajął się chorobą, uzdrowił i oddzielnie zajął się wypędzeniem ducha, wypędzeniem demona. Tak więc ten przykład wyraźnie pokazuje, że czym innym jest bycie opętanym, a czym innym jest bycie chorym. I Pan Jezus zajął się w tym przypadku dwoma rzeczami. Niestety,
Bycie uwolnionym nie oznacza, że jest się zbawionym. Bycie uzdrowionym nie oznacza, że jest się zbawionym. Może być tak, że ktoś został uzdrowiony albo wypędzone zostały z niego demony, ale ta osoba i tak trafi na wieki wieczne do jeziora ognistego, bo zamiast skorzystać z tego, że na niej się dokonały dzieła Boże, to zatwardzi swoje serce i nie nawróci się do Pana Jezusa i umrze jako niewierząca osoba. Jest to bardzo smutne i groźne i niebezpieczne. Kolejne miejsce to jest Marka 5 rozdział od 22 do 24 wersetu i od 35 do 43. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, czyli ujrzawszy Pana Jezusa, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła i upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła. Dlaczego, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli. I wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, stań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Czyli widzimy, mamy długi opis dwóch uzdrowień bez ani jednego demonicznego wpływu. Jest kwestia też tutaj taka, że ta kobieta leczyła się u lekarzy. Natomiast była ta medycyna nieskuteczna i to też dla nas jest nauka, że
mamy korzystać ze służby medycznej. Nie może w ten sposób fanatyczny, jak niektórzy robią, ale taki zdroworozsądkowy. A pamiętać, że nasze zdrowie jest w rękach Bożych. Natomiast oczywiście mamy profesjonalną służbę zdrowia i bardzo wiele rzeczy potrafią dzisiaj medycy zrobić, żeby nam polepszyć jakość życia albo uratować życie, gdy jest to potrzebne. Natomiast wiadomo, że jeśli Bóg zdecyduje, że jakiś wróbel ma spaść na ziemię, to spadnie. Kluczowa jest też nie tylko długość życia, ale i jakość życia. Lepiej żyć spokojnie i dożyć kresu, kiedy choroba nas pokona i położy w trumnie, i żyć w spokoju, niż w nerwicy od lekarza do lekarza biegając, po prostu mieć to życie całkowicie podporządkowane w walce o wydłużenie go choćby o jeden włos. Pan Jezus powiedział, nie potrafimy wydłużyć życia o jeden włos. Wiadomo, jeśli jest ból i są medyczne środki, żeby ten ból zmniejszyć, to jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, powinniśmy skorzystać z takiego działania. Ja osobiście w 2010 roku miałem tak ogromny ból kręgosłupa, że poddałem się operacji kręgosłupa i okazało się, że w zasadzie przez 10 lat nie brałem żadnych środków przeciwbólowych, bo w porównaniu z tym bólem, który wtedy był, to każdy ból później był niczym. Więc ten ból kręgosłupa był ogromny. Ale bardziej mnie martwiło to, że straciłem władzę w nogach. Nogi stały się jak z waty. I nawet pamiętam moją modlitwę z tamtego czasu, że Panie Jezu, jeśli można, to wolę, żebym mógł wymienić władzę w nogach na trochę jeszcze więcej bólu. Że może ten ból być jeszcze mocniejszy, ale żebym nie tracił władzy w nogach, żebym mógł chodzić. I no niestety ta władza w nogach niknęła i później na wózku inwalidzkim po operacji przywieziono mnie do domu. I powiedziano, że już nigdy nie będę chodził. Natomiast Bóg się zlitował i chodzę. Co prawda jestem umiarkowanym niepełnosprawnym, natomiast biegać za bardzo nie mogę. Jest to takie truchtanie, to jest maks, jaki mnie stać. Codziennie muszę się rehabilitować, ale jest to bez bólu, takiego, jaki był przed operacją. Więc medycyna ma dzisiaj wiele umiejętności, z których w oczywisty sposób musimy rozsądnie korzystać. Natomiast szalone szukanie od lekarza do lekarza dolegliwości i łatanie dziury każdej, którą znajdziemy, ma oczywiście wpływ na jakość życia. Co to za jakość życia, którą każdego dnia rano wstaję i myślę, do jakiego specjalisty dzisiaj muszę iść. Więc trzeba mieć tego świadomość, że czasami lepiej powiedzieć sobie stop. Nie walczę uporczywie o to, żeby mieć zdrowie za wszelką cenę. To jest bez sensu. Ta kobieta zrobiła jeszcze lepiej. Zawołała do Pana Jezusa, a w zasadzie nawet nie tyle zawołała, co skorzystała z tego, że on chodził po ziemi i chwyciła się szaty jego. Dzisiaj to zawołanie jest odpowiednikiem tego, co ona zrobiła. Panie Jezu, przecież Ty masz moc nad wszelkim ciałem. Proszę, abyś mnie uzdrowił, jeśli jest taka Twoja wola. Ważniejsze niż uzdrowienie jest Twoje nawrócenie, żebyś był pewien tego, że masz przebaczone wszystkie Twoje grzechy w doskonały sposób, raz na zawsze, przyszłe, teraźniejsze i przeszłe. I to jest dokonane na dziele
krzyża. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy na Golgocie. Choroby są często konsekwencjami naszych błędów. U mnie było to konsekwencją błędu, czyli zmęczony wsiadłem za kierownicą samochodu i nie dość, że sam sobie zrobiłem krzywdę, zniszczyłem samochód, bo wpadł pod tira osobowy samochód, pod ciężarówkę, to jeszcze kierowcy tego tira zepsułem dzień. Gdyby to nie był kierowca tira, tylko malucha, to jeszcze byłbym mordercą. I to jest po prostu konsekwencja naszych posunięć, wiele z chorób. Czyli jeżeli masz kamienie żółciowe, rzadko kiedy jest to genetycznie uwarunkowane. Często jest to wynik grzechu obżarstwa. Jeśli masz spalony żołądek z Helicobacter pylori albo innymi patogenami, to jest konsekwencja tego, że nie dbałeś o higienę najczęściej i lekceważyłeś Słowo Boże, które regularnie w wielu miejscach zachęca nas do umiarkowanego korzystania z tych dóbr, które Bóg nam dał do spożywania. Wiele chorób bierze się z tego, że lekceważymy po prostu zdroworozsądkowe zasady wypływające ze Słowa Bożego. I nie możemy mieć do nikogo pretensji, jak tylko i wyłącznie do siebie. Część chorób wynika z działania grzesznego innych ludzi. Czyli na przykład, gdybym ja uderzył małego Fiata tym samochodem, to mój grzech mógłby może nie zabić kogoś, ale uczynić go chorym. Albo zabić kogoś i uczynić chorym członków rodziny tej osoby, którą bym zabił, przez to, że ja sobie lekceważąco podszedłem do kwestii bezpiecznej jazdy. Więc tutaj jednoznacznie są to grzechy innych wpływające na nas, albo nasze własne grzechy. Na co może się uskarżać człowiek, dopóki żyje? Niech się uskarża na własne grzechy. To jest bardzo częste źródło, choć nie jedyne. Są też inne źródła, między innymi ważne źródło, takie, gdy Bóg zsyła ostry obłęd na kogoś, opętanie, tak jak na Nebukadnezara, ponieważ ktoś nie słuchał Ewangelii i nie chciał słuchać Słowa Bożego i to zatwardzał swoje serce i wtedy, tak jak Nebukadnezar, miał po prostu ostry obłęd. Także człowiek ten stracił kontrolę nad swoimi zmysłami na 7 lat. Kolejne miejsce to jest Marka, 22 rozdział. Przepraszam, Marka, 8 rozdział od 22 wersetu. Ewangelia Marka, 8 rozdział. I przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, czyli Pana Jezusa, i prosili go, aby się go dotknął, czyli aby się dotknął tego ślepego. A on, czyli Pan Jezus, wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, splunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś. A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Widzimy tutaj wyraźnie, że znowu jest uzdrowienie z choroby bez wypędzania demonów, bo tej kwestii demonicznej tutaj po prostu Pismo Święte nam nie sygnalizuje. Jest to odrębna kwestia. Choroby nie mają podłoża demonicznego, są czasami współtowarzyszące demonicznemu działaniu. Kolejne miejsce jest miejscem z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział od 2 wersetu. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci.
A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, by przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. A Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój, dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. Czyli widzimy tutaj, że sługa ten, nie wiemy, czy był wierzący, czy nie, czy chciał być uzdrowiony, czy nie. Znaczy, uzdrowiony pewnie chciał, ale nie wiadomo, czy chciał być uzdrowiony przez Jezusa. Nic nie wiemy o stanie tego sługi. Jego wiara nie była w ogóle tematem. Tutaj został uzdrowiony na słowo Pana Jezusa w wyniku interwencji jego tutaj przełożonego, czy sługa, to też określenie na niewolnik, więc może to był niewolnik tego żołnierza, a może był to sługa wynajmowany za pieniądze. Generalnie nie wiemy. Wiemy, że ten setnik interweniował, prosił Pana Jezusa i tylko jego wiara jest tutaj wymieniana. To pokazuje, że nie mają prawa twierdzić zwodziciele, którzy dzisiaj podają się za uzdrowicieli, a nimi nie są, że nie uzdrowili kogoś dlatego, że temu komuś brakowało wiary. To nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego związku. Wiara uzdrawianego nie jest potrzebna do tego, by był on uzdrowiony. To nie ma żadnego znaczenia. Często jest to po prostu nadużywane przez tych zwodzicieli, że oni próbują właśnie mówić: a ty za mało wierzyłeś. No chwileczkę, tutaj masz przykład zwodzicielu, że nie ma żadnego związku. Ten sługa nawet nie jest tutaj podmiotem, jest przedmiotem uzdrowienia. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy nie dali się zwieść różnego rodzaju manipulantom. Także nie widzimy tu nic wspólnego z demonicznymi wpływami. On po prostu został uzdrowiony, bo był chory. Zachorował i został uzdrowiony. Kolejne miejsce to jest Łukasza, 8 rozdział, 27 do 39 wersetu. A gdy wyszedł na ląd Pan Jezus, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka, od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? A ten rzekł: legion, gdyż wiele demonów weszło w niego i prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń pasące się na górze i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, odpowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany, i prosiła go cała ludność
okolic gerazeńskich, aby odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg, i odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Więc widzimy, że Jezus jest tu nazwany Bogiem. Tak, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. I teraz widzimy jednoznacznie, że jest tutaj opętany człowiek i Pan Jezus po prostu wypędził demony z tego człowieka. Jest też powiedziane, że został uzdrowiony, więc pierwsze znaczenie tego jest takie, że po prostu był chory i został uzdrowiony. A drugie znaczenie jest takie, że po prostu te demony wpływały na jego szaleńcze myśli i potem był przy zdrowych zmysłach, stąd uzdrowiony został. Nie ma tutaj żadnego powiązania między byciem opętanym przez demony, a chorobą, w sensie takim, żeby jedno musiało być związane na stałe z drugim. Jedno i drugie to są zdarzenia niezależne i nie należy ich na siłę wiązać. To są po prostu rzeczy współistniejące. Dzisiaj znamy ten termin bardzo dobrze. Współistniejące, czyli ktoś ma jedną chorobę współistniejącą z drugim zdarzeniem w jego życiu. Kolejne miejsce to jest Łukasza, jeśli chodzi o 8 rozdział, od 41 do 55. To jest już znana nam historia, opowiedziana tym razem przez Ewangelię Łukasza. Czyli widzimy tutaj od 41 wersetu jest: przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała, a gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus: kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł: dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła. I jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka, a wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. Więc tutaj widzimy taką sytuację, w której dziewczynka została uzdrowiona. Wszyscy uważali, że ona umarła. Jest też sformułowanie, że wrócił duch do niej, czyli widać jednoznacznie, że była to sytuacja taka bliska zgonu, natomiast Jezus jednoznacznie powiedział, że jeszcze nie była to śmierć. Powiedział, że ona zasnęła, czyli coś w rodzaju, prawdopodobnie dzisiaj byśmy to medycznie być może określili jako śpiączka, bo to jest też
tego typu rzecz stosowana. W praktyce nawet jak się człowieka chorego kładzie, to się go usypia celowo, choć tutaj było to ewidentnie spowodowane jakąś chorobą. Być może o podłożu neurologicznym. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Łukasza, 17 rozdział od 12 do 19 wersetu. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. A jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Czyli widzimy, nie ma żadnych demonów, nie ma żadnego związku z opętaniem. Jest tutaj typowa kwestia zachorowania na trąd, czyli kwestia jak najbardziej medyczna, która została rozwikłana przez Pana Jezusa. Zostali oczyszczeni z tego trądu, z tej strasznej choroby. Kolejne miejsce, Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 5 wersetu. Czyli, a był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat, i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: stań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Potem spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Czyli widzimy, Syn jest równy Ojcu, tak? Bo jest tutaj powiedziane, że siebie czynił równym Bogu. Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Kolejne miejsce to jest miejsce z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, 9 werset do 23. I tu jest już kolejny punkt. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości,
dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą. Mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Więc widać wyraźnie, że tutaj nie było mowy o żadnym takim zdarzeniu, które byłoby wątpliwe, gdyż zostało to nazwane oczywistym cudem. Żadnych wątpliwości. Oczywisty cud. Nie jakieś takie jak dzisiaj zwodziciele, że to nie wiadomo, czy to jest uzdrowienie, czy nie jest. Tam był cud oczywisty i nie da się temu zaprzeczyć. I tutaj jest opisany w 3 rozdziale, 16 werset, pewien proces zachodzący w sercu tego człowieka. Przez wiarę w jego imię, czyli w imię Pana Jezusa, wzmocniło jego imię, czyli imię Pana Jezusa, tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Czyli widzimy jednoznacznie, jest to powiązane z uwierzeniem Panu Jezusowi Chrystusowi. Uzdrowienie tego mężczyzny miało miejsce, jak czytamy w Dziejach, 3 rozdział. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, patrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki jego. I zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przytrafiło. Więc jednoznacznie widzimy, że człowiek ten nie był tutaj przypadkiem opętanym przez ducha. Była to zwykła choroba, niezwiązana z żadnym demonicznym zniewoleniem. Przynajmniej Pismo nic nie mówi o żadnym zniewoleniu
demonicznym w tym przypadku. I nie należy takiego powiązania szukać, jeżeli pismo o nim wyraźnie nie wspomina. Kolejne miejsce warte uwagi to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, przepraszam, 8 rozdział od 5 do 8 wersetu. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Czyli 7 werset pokazuje, że to są dwie odrębne grupy. Czyli duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Czyli byli tacy, którzy mieli duchy w sobie zamieszkałe i wtedy dochodziło do uwolnienia. Ale było też wielu sparaliżowanych i ułomnych, którzy byli uzdrowieni. Słowo też pokazuje, że to była odrębna, oddzielna, nietożsama grupa. Warto zatem zwracać uwagę na to, co czytamy w Słowie Bożym, dlatego że lekkie podchodzenie do treści może powodować błędy. I kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, od 8 do 10 wersetu. A był w Listrze pewien człowiek, chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich, i zerwał się i chodził. Dwie charakterystyczne rzeczy, które tutaj widzimy, są takie, że człowiek ten chory na bezwład nóg był chory od urodzenia. A druga rzecz, że mamy informację, że Paweł miał zdolność dostrzegania albo tego, że ta osoba ma dość wiary, aby być uzdrowionym i wtedy zadziałać, albo, co jest tutaj bardzo kluczowe, że jest taki element, że wiara uzdrawianego jest tutaj użyteczna. Jak widzieliśmy wcześniej, Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, niezależnie od tego, czy te osoby wierzyły, czy ktoś zamiast nich w ich miejsce wierzył, tak jak tych czterech, którzy sprowadzili swojego przyjaciela przez dach, albo ten sługa, który został uzdrowiony, bo jego właściciel albo pan wierzył. Więc tutaj taki element wiary jest wymieniony. Natomiast są miejsca, które pokazują, że element wiary uzdrawianego w ogóle nie jest ważny i też może być tak, że tutaj też ta narracja jest trochę w tym kierunku, że Paweł widział, że ten chory słuchał przemawiającego Pawła. Słuchał Słowa Bożego,
które było głoszone przez Pawła. I wtedy, jeżeli to weźmiemy pod uwagę, że Paweł mógł zauważyć, że temu człowiekowi uzdrowienie nie zaszkodzi, bo zauważyć mógł, że ten człowiek już wierzy w Pana Jezusa ku zbawieniu i jako wierzącemu przyda mu się również uzdrowienie, które przyspieszy proces wzrostu duchowego lub, jeśli jeszcze nie był wierzący, ale był niedaleki Królestwa Bożego, to ten człowiek, będąc niedaleki Królestwa Bożego, otrzymawszy również uzdrowienie, mógł zostać zachęcony do tego, żeby pójść za Panem Jezusem. I tego nie wiemy, bo potem nie widzimy tego człowieka wśród wierzących, natomiast są tutaj jednoznacznie pewne wskazówki. Kolejne miejsce, które weźmiemy pod uwagę, to jest Mateusza, 15 rozdział, 22 do 28 wersetu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Więc widzimy dziewczynkę, która była od strony naszego tematu. Okrutnie dręczona przez demona. I wypędzenie tego demona jest tutaj na koniec uzupełnione taką opinią: uleczona została jej córka od tej godziny. Więc jest tutaj i choroba wywołana przez okrutne dręczenie przez demona, i też jest element demoniczny, czyli dwa w jednym. Jest to bardzo taki fragment nadużywany przez tych, którzy chcą udowadniać, że zawsze choroba jest związana również z opętaniem demonicznym, co nie jest prawdą, gdyż to są dwa przypadki współistniejące. Tutaj choroba mogła być wywołana między innymi przez to, że ten demon okrutnie dręczył tą dziewczynkę. I w wyniku tego okrucieństwa dziewczynka zachorowała albo fizycznie, albo umysłowo, a być może na oba sposoby.
Ważne jest też, aby zauważyć, że uzdrowienie i wypędzenie demona, albo wypędzenie demona i uzdrowienie, nie zabiera tutaj zbyt wiele czasu w przypadku Pana Jezusa. Gdy On chce, to po prostu informuje i nie ma jakiejś szarpaniny, nie ma jakiejś kłótni. Czasem, w czasie wychodzenia, demon rzuca ciałem tego, kogo opuszcza, ale generalnie natychmiast musi to zrobić. To nie jest tak, jak widzimy na niektórych modnych światowych filmach egzorcystycznych, że to jest bardzo dużo energii potrzebne ze strony jak tak zwanego egzorcysty, czyli wypędzacza tego demona. No właśnie to jest dowód tego, że ci ludzie nie mają żadnej mocy, żeby wypędzić ducha, skoro muszą uciekać się do takich teatralnych scen. Prawdziwe uwolnienie jest po prostu jedno słowo i wykonanie. Albo jeden rozkaz i już go nie ma. Albo po prostu ogłoszenie, że tego już nie ma. Znowu nie jakieś teatralne ogłaszanie, tylko tak jak tutaj widzimy, po prostu poinformowanie niewiasto. Niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ta niewiasta wierzyła w to, że jest rozdział między poganami a Żydami. I to była słuszna wiara. Także określała Pana Jezusa tytułem Synu Dawida. I ten mesjanistyczny tytuł Pana Jezusa przywołuje nam na pamięć to, że Bóg uzdrawia tych, których serce jest złamane. Serce tej kobiety było widać, że było złamane. Ona w ogóle się nie obrażała na to, że jest porównana przez samego Mesjasza do szczeniaków, czyli do nieczystych, lecz po prostu przyjęła to. I to przypomina nam Psalm 147, werset 3. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Czyli widzimy, że Bóg uzdrawia tych, którzy mają właściwe nastawienie serca. Bóg patrzy na serce, na szczery zamiar człowieka. Jeżeli Bóg to widzi, to chce temu szczeremu podejściu dać zadość. I przykład takiego uzdrawiania w wykonaniu Pana Jezusa Chrystusa jest właśnie również dowodem tego, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Tak, wiemy, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I Pan Jezus jako właśnie Bóg, On, który odwiecznie jest Synem Bożym, po wcieleniu, będąc na ziemi, realizował właśnie to, o czym czytaliśmy w psalmie, będąc na ziemi. Możemy o tym przeczytać Mateusza 4,23. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając każdą chorobę i każdą niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich.
I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i z Zajordania. Tutaj widzimy jednoznacznie, że są wymienione różne rodzaje chorób, ale też są wymienione dolegliwości, czyli mamy nawiedzenie różnymi chorobami. Po drugie, cierpieniami. Po trzecie, opętanych. Po czwarte, epileptyków. I po piąte, sparaliżowanych. Czyli widać, że Pismo rozdziela opętanie od chorób, które tutaj widzimy są wymienione, na przykład neurologiczna epilepsja i też sparaliżowanie, najczęściej też o podłożu albo fizycznego uszkodzenia jakichś nerwów lub po prostu powikłań jakichś neurologicznych. Cierpienia, czyli takie, które są związane z bólem, jak i choroby, po prostu choroby, nie nazwane tutaj z imienia, ale wymienione, że różne. Więc mamy wyraźne słowo, że opętanie to co innego, a co innego to choroby. Czasami ktoś miał równolegle chorobę, również równolegle cierpiał ból na przykład, albo miał inne cierpienia niż ból, miał dodatkowo demona w środku, miał oprócz tego neurologiczne powikłania, epilepsję, a być może równolegle miał jakiś paraliż, na przykład ręki albo nogi. Więc tutaj to jest możliwe współistnienie, ale nie wolno mieszać opętania z chorobami. Oczywiście z tego wszystkiego człowiek nie potrafi medycznie poradzić sobie z opętaniem. Próbujemy teraz jakoś leczyć epilepsję. Czasami udaje się uleczyć paraliż. Czasami przez rehabilitację udaje się usprawnić jakąś kończynę. Czasami ten paraliż wynika z jakiegoś uszkodzenia, które w wyniku operacji da się naprawić. Są tutaj różne choroby, które my też różne choroby umiemy medycznie potraktować tak, żeby zmniejszyć dolegliwości, a czasami nawet pomóc organizmowi zwalczyć chorobę. I cierpienia, no mamy leki przeciwbólowe różnego rodzaju. Natomiast na opętanie człowiek nie ma nic. Jest to całkowicie duchowa kwestia. I dlatego jest dużym błędem, jeżeli ktoś nie leczy rzeczy, które medycznie możemy leczyć, a na siłę przypisuje im podłoże duchowe. Jest to bardzo niebezpieczna praktyka, która niestety unieszczęśliwia wielu ludzi, bo zamiast wziąć jakąś tabletkę na ból zęba, czy głowy, czy ból nogi, to wmawia im się, że mają tutaj do czynienia z jakimś duchowym opętaniem i oni z tym bólem, zamiast iść do właściwego, odpowiedniego lekarza, traumatolog chyba to się nazywa, to chodzą po różnych miejscach, gdzie różni zwodziciele próbują ich okłamać, że będą robić jakieś unga la bunga, raz donga da bonga i będą wyganiać cierpienie, wyganiać chorobę, wyganiać epilepsję, wyganiać paraliż, wyganiać demony, tak jakby to było jedno i to samo. Ale to nie jest jedno i to samo. Także bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że w tych wszystkich miejscach ten,
który ma prawo uzdrawiać, po prostu uzdrawia to albo słowem wypowiadanym, albo słowem pomyślanym, albo tak szybko, jakby to było nawet bez takiego pomyślenia o tym, tylko po prostu zgodzenie się na to, żeby ktoś był uzdrowiony. I widzimy tego przykład w Mateusza 8 rozdział 16 werset. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Czyli wystarczyło było, że ktoś się źle miał. Już wystarczyło dla Pana Jezusa, aby go uzdrowić. I też wypędzał duchy słowem. Czyli po prostu one musiały wyjść. Nie było żadnej walki, nie było żadnego szarpania, żadnego tupania. Po prostu był rozkaz i duch natychmiast musiał posłuchać. Natomiast jak ktoś jest nieuprawniony, to dochodzi do różnego rodzaju dramatycznych, wręcz cyrkowych akcji. Ale to wtedy jest dowód, że mamy do czynienia z oszustem religijnym, który pozoruje to, że niby ma prawo się zajmować wypędzaniem duchami, wypędzaniem duchów. Kolejne miejsce, które pokazuje nam, że Pan Jezus uzdrawiał każdą niemoc, każdą chorobę, nawet nie była mu potrzebna wiara uzdrawianego, jest w Mateusza 9 rozdział 35 werset. I obchodził miasta wszystkie i wioski Pan Jezus, i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I tu widzimy, że każdą chorobę i każdą niemoc Pan Jezus uzdrawiał, a ponieważ jest to oddzielone od czynności związanej z głoszeniem Ewangelii, to wiemy, że zwiastowanie Ewangelii o Królestwie to jest jedno, uzdrawianie wszelkiej choroby to jest coś innego i wszelkiej niemocy. Więc nie można tych rzeczy zawsze wiązać, dlatego że jedni zostali posłani do tego, żeby zwiastować Ewangelię i to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że nie jest to powiązane. Tutaj Pan Jezus wyraźnie, widzimy, robił obie te rzeczy, ale one są wymienione jako dwie rzeczy odrębne i nie są ze sobą organicznie powiązane na stałe. Czyli może być tak, że ktoś uzdrawia i wcale nie doprowadza człowieka do nawrócenia. Z kolei mamy kogoś, kto głosi Ewangelię i doprowadza kogoś do nawrócenia. Czyli widzimy, że tutaj jedno z drugim nie idzie w parze na tyle mocno, żeby można było powiedzieć, że uzdrowiony zawsze znaczy zbawiony, albo że ktoś, kto się nawrócił i uzyskał wieczne zbawienie nieutracalne, że nagle zostanie równolegle uzdrowiony. Fajnie byłoby, gdyby również po uzdrowieniu nawrócił się do Pana Jezusa, ale niestety nie zawsze tak jest. I niestety też jest możliwe, że ktoś będzie uzdrawiał i głosił Ewangelię, a nie będzie sam zbawiony.
I niestety takie przykłady w historii Kościoła udokumentowane na kartach Pisma Świętego znamy. To jest też bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, że ten, kto głosi Ewangelię, sam może nie być nawrócony i także może się okazać, że ten, co uzdrawia, sam nie jest zdrowy, ale również, że sam nie jest wcale nawrócony, że jest synem piekła dwakroć gorszym niż najgorszy faryzeusz, który nie nawrócił się, a ma dar uzdrawiania od Boga ludzi w imieniu Pana Jezusa. I to trzeba umieć rozróżnić, bo taki człowiek na wieki wieków pójdzie do jeziora ognia, jak się sam nie nawróci. I znamy takie przypadki, o których wiemy na 100%, że są w piekle, w jeziorze ognia, a oni uzdrawiali w imieniu Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa wypędzali duchy i w imieniu Pana Jezusa głosili Ewangelię, choć sami byli nienawróceni i sami nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa ku ich zbawieniu. Jest takich miejsc bardzo wiele. Ja przytoczę na chwilę obecną Mateusza 10 rozdział od 1 do 8 wersetu. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali każdą chorobę i każdą niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I tutaj widzimy jednoznacznie, że Judasz chorych uzdrawiał, umarłych wskrzeszał, trędowatych oczyszczał, demony wyganiał. I są to znowu, charyzmatycy często mylą na przykład wskrzeszenie umarłego z inną formą uzdrawiania, co jest błędem. Tutaj jest to jako odrębna kategoria, tak bardzo odrębna jak kwestia uwalniania od demonów. Czyli wyganianie demonów to jest jedna rzecz, trędowatych oczyszczanie to jest inna rzecz, umarłych wskrzeszanie to jest inna rzecz, uzdrawianie chorych to jest inna rzecz. I są to całkowicie różne sprawy. Jak widać, oni mieli tutaj jeszcze do tego głosić Ewangelię. Czyli pięć rzeczy. I te pięć rzeczy było po prostu wykonywanych również przez Judasza, który był nienawrócony, był złodziejem, był diabłem, był nazywany różnymi tego typu określeniami, które jednoznacznie wskazują, że był nienawróconym grzesznikiem, który poszedł do jeziora ognia i siarki, do piekła. Więc może się okazać, że znajdziesz się w takim położeniu, że jakiś syn piekła
będzie ci głosił Ewangelię. I ty masz po prostu na tą Ewangelię odpowiedzieć, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa i nawrócić się, nawet jeśli ten syn piekła nie jest nawrócony. Nie przejmuj się tym, jest to po prostu łaska Boża, że usłyszałeś Ewangelię, nieważne z jakich ust. I należy po prostu pójść za Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał i na niego w czasie ukrzyżowania w 3 godzinach ciemności zostały włożone wszystkie twoje grzechy. Uwierz w Pana Jezusa, a jesteś wtedy zbawiony. To jest podstawa, żebyś to rozumiał. Judasz głosił Ewangelię będąc nienawróconym. I jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Jest kolejny fragment, którym możemy się zająć, gdzie widzimy, że Pan Jezus gorączkę zgromił. Niektórzy myślą, że to upoważnia ich do gromienia różnych objawów chorobowych. Natomiast nigdzie nie widzimy, aby Pan Jezus tą moc gromienia przekazał uczniom, czyli żeby to był dar dla Kościoła. To jest całkowicie inna kwestia, że Pan Jezus miał takie uprawnienie, a inna, że tego uprawnienia nie oddelegował innym. Zerknijmy zatem do Łukasza, 4 rozdział, 38 do 41 wersetu. A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę. I wstawiali się u niego za nią. I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im. I tutaj widzimy, że gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do niego, a on zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Ten mechanizm kładzenia rąk na każdego z nich też jest istotny, żeby pamiętać o tym, że to też jest jedna z sytuacji, która ma miejsce przy uzdrawianiu, że się na kogoś kładło w wykonaniu Pana Jezusa ręce i wtedy się tą osobę uzdrawiało. Natomiast bez uprawnienia do uzdrawiania tego typu kładzenie rąk jest pustym teatrem. Nie należy na to takie coś sobie pozwalać, jeżeli się nie ma pewności, że ma się delegację od Pana Jezusa w celu uzdrawiania. I tu jest jeszcze ciekawa rzecz, która może być pomocna ludziom, którzy są wyznawcami jakichś zabłądzeń związanych z celibatem, czyli zakazem małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Tu jest powiedziane, że Szymon, czyli Piotr, czyli ten, który jest znany jako jeden z 12 apostołów, miał teściową. Teściową mają ludzie żonaci. W przypadku mężczyzn, tak? Mężczyzna, aby mieć teściową, musi mieć żonę. I to jest jednoznacznie pokazane, że Piotr miał żonę. Nie czytamy, aby Pan Jezus zwracał uwagę na to, czy teściowa Szymona ma dość wiary. W ogóle to nie jest wspomniane. Także ci później przyprowadzani do Pana Jezusa też nie ma informacji, aby byli wierzący. Uzdrawiany nie musi być wierzącym i nie musi wcale wierzyć w to, że zostanie uzdrowiony. Może być całkowicie negatywnie nawet, albo przynajmniej obojętnie nastawiony do procesu uzdrawiania,
Ale są też miejsca, gdzie mamy sytuację, gdy inni przyprowadzają do Pana Jezusa osoby, aby je uzdrowić. I taką sytuację mamy, gdy na przykład kilku przyjaciół postanowiło z wielkim przekonaniem przez dach wejść i sprowadzić na noszy przyjaciela przed Pana Jezusa, aby go uzdrowił. Czytamy o tym w Łukasza 5, 17-26. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich stron, ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej, rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Widzimy tutaj wyraźnie, że ci czterej mieli wiarę i spuścili przyjaciela przed Pana Jezusa i Pan Jezus ogłosił, że mu odpuszcza grzechy. Potem była kwestia, czy on w ogóle ma prawo odpuszczać grzechy. Oczywiście on jest Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga i ma prawo odpuszczać grzechy. Ludzie nie mają takiego prawa odpuszczania grzechów, jakie było dane Synowi Człowieczemu na ziemi, ale on to prawo miał. I co jest łatwiej zrobić? Powiedzieć: odpuszczone są ci grzechy, czy powiedzieć, że jest uzdrowionym? Jedno i drugie łatwo jest powiedzieć, tak? Ale zrobić to jest inna rzecz. I zstąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy i znad morza z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób. A także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Czyli widzimy te punkty. Uzdrawiała wszystkich. I też widzimy, że odrębną rzeczą jest
wypędzanie demonów, duchów nieczystych i odrębną jest uzdrawianie. Choć oczywiście tutaj widać, że współistniejąco mogło być opętanie i kwestia jakiejś choroby, gdyż 18 werset mówi: dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. Tutaj ważne, żeby zauważyć także, że Judasza Jakubowego i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą, czyli Judasz Iskariota, który był niewierzący, który został zdrajcą, towarzyszył ten Judasz temu właśnie, że Pan Jezus stąpił w dół, że tęczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, że cała rzesza pragnęła Pana Jezusa dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. To jest bardzo ważne, żeby to widzieć, że to, że ktoś widzi cuda Boże, wcale nie znaczy, że będzie nawrócony. Judasz przez 3 lata chodzenia z Panem Jezusem słuchał najlepszego na świecie nauczania. Był w najlepszej klasie, bo 11 apostołów oprócz Judasza słuchało najlepszego nauczania i Judasz słuchał tego najlepszego nauczania z ust Pana Jezusa. I też widział cuda i sam je wykonywał. Widział uzdrowienia i sam je wykonywał. Widział, jak inni głoszą Ewangelię i sam też głosił Ewangelię, a mimo to sam się nigdy nie nawrócił i poszedł do piekła. Dzisiaj takie coś też ma miejsce. Bardzo wielu tych, którzy głoszą Ewangelię, sami są nienawróceni. Bardzo wielu tych, którzy uzdrawiają, sami są nienawróceni, idą do piekła. Czynią wiele rzeczy w imieniu Pana Jezusa, choć sami nie są niczym lepszym niż synami piekła, dwakroć gorszymi niż najgorszy syn piekła. Więc tego typu sytuacje mamy. Nawet te ostatnie zdarzenia, które mają miejsce, że politycy powołują się na Pana Jezusa i w imieniu Pana Jezusa próbują ustanawiać prawo, a sami, jeśli się analizuje ich życie i wypowiedzi, nie dają świadectwa tego, że są osobami zbawionymi. Są też tacy, którzy wykorzystują sytuację, podszywając się pod pracowników chrystusowych, po to, aby realizować ich żądze, czy to polityczne, czy też seksualne, czy też demoralizujące, czy też zachęcające do sektarianizmu, czy też tworzące różnego rodzaju denominacje. I są to ludzie niezbawieni, bo tak czytamy w Słowie Bożym, ale głoszą w imieniu Jezusa, ale w imieniu Jezusa uzdrawiają, choć Pan Jezus w dniu sądu wielu z nich powie: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie. Wy, którzy czynicie rzeczy, do których nie dałem wam prawa. Kolejne miejsce, które weźmiemy pod uwagę, to jest Łukasza, 9 rozdział od 2 wersetu. I to jest fragment, który jednoznacznie pokazuje nam, że zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. Czyli wśród tych 12 był Judasz. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Zatem Judasz głosił Królestwo Boże i uzdrawiał. A co najmniej był w tym celu posłany i towarzyszył tym, którzy to robili. I rzekł do nich Pan Jezus: niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija,
ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. Gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. I wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. Zatem, jeśli przyjdzie do ciebie Judasz, głosząc Ewangelię, to uwierz Ewangelii, ale od Judasza się odseparuj. Także do innych, i tutaj są różnice w tłumaczeniu. Jedne tłumaczenia podają 72, a drugich podają innych 70. Słowo inny znaczy drugi, drugi znaczy inny w oryginale w grece. I stąd może być ta rozbieżność w tłumaczeniu. Nie jest to błąd w oryginale, bo oryginał jest natchniony. Jest to błąd tłumaczy, którzy nie potrafią rozstrzygnąć, czy chcą to miejsce tłumaczyć jako 70, czy jako 72. I tych 70 lub 72, w zależności od przekładu, dostało polecenie, aby uzdrawiać w nim chorych i mówić do nich: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Czyli także mieli takie poselstwo i ewangeliczne, i uzdrawiające. Jeśli wśród 12 było miejsce dla Judasza niewierzącego, to tym bardziej wśród tych 70 czy 72 mogło tak być. Jeśli użylibyśmy 70, to nawiązuje to do 70 starszych z czasów Mojżesza, gdzie było 70 i tych 70 nie wiadomo, czy byli wierzący, czy niewierzący. Raczej byli niewierzący, bo ich ciała zaległy na pustyni jako niewierzących, niezbawionych ludzi, którzy po prostu zgrzeszyli w sposób taki, że nie uwierzyli świadectwu dwóch wiernych świadków na temat Kanaanu, tylko uwierzyli kłamstwu pozostałych 8. A jeśli mówimy o tym nawiązaniu do 70 ze Starego Testamentu, z czasów Mojżesza, no to wtedy tych uczniów innych 70 powinno być traktowane jako tłumaczenie prawidłowe tego miejsca. W kolejnych miejscach zajmiemy się już sytuacją bliższą naszej, dlatego że poprzednie miejsca mówiły o sytuacji, gdy Pan Jezus był na ziemi osobiście w ciele. Teraz będziemy mówić o sytuacji, gdy Pan Jezus uzdrawia przez Jego apostołów, czyli Pan Jezus jest już w niebie, a apostołowie są na ziemi i wykonują tą służbę. I kolejne miejsce, które tym się zajmiemy, to są Dzieje Apostolskie 4:29. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Czyli widzimy jednoznacznie, że tutaj uczniowie, modląc się, wskazują na to, że oni są przede wszystkim od głoszenia Słowa Bożego z całą odwagą, a to Pan Jezus albo Bóg generalnie wyciąga rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Bożego Jezusa.
To jest dosyć ciekawe rozróżnienie, że to Pan Jezus uzdrawia, Bóg uzdrawia, a nie uzdrawia uczeń. I kolejne miejsce, które nam to zilustruje, to sytuacja Eneasza w wykonaniu tutaj posługi apostoła Piotra. To widzimy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, 33 werset. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Czyli widzimy, nawrócili się do Pana w wyniku tego uzdrowienia. Uzdrowienia na Eneaszu dokonał Pan Jezus Chrystus. Nie dokonał tego uzdrowienia Piotr, a Pan Jezus Chrystus. I nie widać było, aby była mowa o tym, że Eneasz miał mieć wiarę. Najpierw został uzdrowiony Eneasz. W ogóle nie mamy wiedzy, czy był wierzący, czy nie był wierzący. Prawdopodobnie nie ma co na siłę z niego robić wierzącego. Wierzącymi stali się ludzie, którzy zobaczyli to. A sam Eneasz, no nie wiemy, czy się nawrócił. Nie ma takiej informacji. Został uzdrowiony z paraliżu. I prawdopodobnie również nawrócił się, jeśli był mieszkańcem Lydy i Saronu, ale no nie ma tej gwarancji, że był takim mieszkańcem. I w tym słowie wszyscy, którzy się nawrócili, zresztą tu jest takie rozróżnienie, że widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu. Byłoby to najsmutniejsze, gdyby właśnie ktoś uzdrowiony nie skorzystał z tego, aby się nawrócić, aby pójść za Panem Jezusem. No widzieliśmy generalnie 10 trędowatych, z których tylko jeden się zawrócił, żeby uwielbić Pana Jezusa. Pozostali niewzruszeni, poszli i już do Pana Jezusa nie wrócili, przynajmniej w tym, co jest opisane. Obrazowo to może pokazać osoby, które nie nawróciły się mimo tego, że zostały uleczone. I wielu ludzi jest ratowanych codziennie przez Pana Jezusa z wielu tarapatów, ale Mu nie dziękują. Jedziesz samochodem, wiesz już, że będzie wypadek i Pan Jezus w ostatniej chwili cię ratuje. Wypadku nie ma. Nie dziękujesz Bogu. Dalej twoje serce jest niewzruszone, sztywne, nie wierzysz. I to jest najsmutniejsza rzecz, gdy człowiek mógłby się nawrócić, bo dotyka go moc Boża, ale on nie chce. I to jest bardzo przykre. Kolejne miejsce, co prawda jest w Dziejach, ale dotyczy służby Pana Jezusa i ona jest przedstawiona jako taka, gdzie tych, którzy byli związani przez diabła, Pan Jezus uwalniał. I to jest bardzo ciekawe, że gdy Pan Jezus chodził w ciele, jest on przedstawiony jako ten, który więzy diabelskie rozwiązywał. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził i czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Widzimy tu przy okazji, że Duch Święty to nie jest moc, bo namaścił go Duchem Świętym, no i odrębna rzecz, i mocą. I co widzimy? Że Jezus z Nazaretu chodził czyniąc dobrze.
Chodził uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czyli uzdrawiał nawet niewierzących, tak? Widzimy, że ludzie nie wierzyli w niego, byli opętani przez diabła niewiarą lub innymi pętami diabelskimi, a Pan Jezus, niezależnie od stanu człowieka, jak bardzo był opętany przez diabła, to go uzdrawiał. Uzdrawiał wszystkich. Kolejne miejsce pokazuje nam apostoła na wyspie, gdzie przychodzili do niego w celu uzdrowienia. To są Dzieje Apostolskie 28:9. A gdy się to stało? A co się stało? Mamy opisane w 8 wersecie. Zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Czyli jednoznacznie widzimy taki gest włożenia rąk jest tutaj przy modlitwie i przy uzdrowieniu, tak? Paweł poszedł. To nie znaczy, że to jest jakiś nowy rytuał. Po prostu Paweł tak jako apostoł robił. Tak mógł robić Tytus i Tymoteusz, którzy byli jego delegatami. Czy my dzisiaj mamy takie rzeczy robić? Nie mamy tego powiedziane, że mamy takie rzeczy robić. Ręce wkładajcie. Więc są to rzeczy, które całkowicie są nieumocowane w Słowie Bożym i nie widzimy też zbyt często tego gestu, więc nie możemy sobie na jego podstawie wyrobić opinii, na ile i w jakich okolicznościach dzisiaj jako chrześcijanin miałbym taką rzecz wykonywać. Pewnie jak włożę na kogoś ręce, to nic się nie stanie nadzwyczajnego, czyli nie będzie to grzech, tylko po prostu włożenie na kogoś rąk, choć jest powiedziane, rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. I to jest ważne, żeby tego nie robić zbyt pochopnie w celu uzdrawiania, dlatego że mamy tutaj wyraźnie pilnować się tego, co zlecił nam Pan. To jest bardzo ważne, żeby nie przekraczać tego, co ci zlecił Bóg, bo w każdym różnie przejawia się Duch Święty. Jeden ma taki dar, drugi ma inny. Czytamy o tym w 1 Koryntian 12 rozdziale. I to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że mamy teraz wśród chrześcijan tak zwanych ludzi orkiestry, czyli on umie wszystko. Jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, mówi światowe przysłowie. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ludzie, którzy nie mają powołania w różnych rzeczach, biorą się za te rzeczy i, tak jak Diotrefes, lubią odgrywać kierowniczą rolę, a my nie mamy naśladować tego, co złe, czy takiego postępowania, jakie było w Diotrefesie, tylko mamy naśladować to, co dobre. Odgrywanie kierowniczej roli jest niebezpieczne, jest szkodliwe, jest błędne. I przeczytamy 1 Koryntian 12 od 7 wersetu. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Czyli widzimy, jeden ma mowę mądrości, drugi nie ma tej mowy mądrości, ma mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu. Czyli może się zdarzyć, że ten, co ma mowę mądrości, nie ma wiary. Ten, co ma mowę wiedzy,
nie ma wiary. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Czyli znowu, ten co ma dar uzdrawiania, najczęściej musimy się spodziewać tego, że w chrześcijaństwie ten co dostał dar uzdrawiania wcale nie będzie wielkim mówcą. Takie czasy się skończyły wraz z apostołami, którzy byli i mówcami, i dobrymi przedstawicielami, jeśli chodzi o mowę mądrości, czy o mowę wiedzy. Bardzo ciekawe jest to rozróżnienie, że czym innym jest mowa mądrości, a czym innym jest mowa wiedzy. Więc to są różne rzeczy. A jeszcze czym innym jest wiara. A jeszcze czym innym jest dar uzdrawiania. Jeszcze inny dar czynienia cudów, czyli uzdrawianie, a cuda to są dwie różne sprawy. Inny dar proroctwa, czyli mówienia do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu. Inny dar rozróżniania duchów, czyli apologetyka, także rozróżnia się duchy. Taki człowiek niekoniecznie będzie mądrym mówcą lub posiadającym wiedzę mówcą. On będzie wiedział z kolei, jaki duch się wypowiedział w jakiej nauce. I choć może ten brat nie będzie składny w przedstawieniu argumentów, jego argumentacja może być wręcz nudna, jak przysłowiowe flaki z olejem, ale on ma dar rozróżniania duchów, i my powinniśmy takiego wysłuchać, co tym językiem bez umiejętności przedstawienia tego w wiedzę lub przedstawienia tego w mądrość ma do przekazania. Tak? Czyli on pokazuje te powiązania związane z rozróżnianiem duchów. Apologetyka. On ma dar, żeby powiedzieć, to nie jest dobry duch. To jest zły duch, on przedstawia nam fałszywego Chrystusa albo atakuje nam tutaj dzieło zbawienia, przedstawia dzieło zbawienia w złym świetle i potrafi taki właśnie powiedzieć, a ten ma dobrego ducha, dobrze tutaj mówi, zgodnie ze Słowem Bożym, bo jest wyraźnie wskazane, że on ma dar rozróżniania duchów. To nie jest coś, co jest irracjonalnie sprawowane. Ten człowiek, który ma dar rozróżniania duchów, musi umieć zakomunikować, dlaczego dany duch jest dobry, dlaczego dany duch jest zły. Więc to jest bardzo ważne. Inny z kolei różne rodzaje języków. Więc umie po niemiecku, po francusku, po angielsku. Mamy takich braci, którzy są obdarowani przez Pana zdolnością tłumaczenia czy mówienia w tych innych językach, bo czym innym jest dar wykładania języków, a czym innym jest zdolność mówienia w tych językach. Czyli wykorzystujemy tych, którzy mają możliwość mówienia w innych językach do na przykład kontaktów między wierzącymi. Natomiast on sam nie musi umieć tłumaczyć, tak? Czyli pojedzie na przykład do Stanów, powie kazanie po angielsku i wierzący w Stanach się zbudują. Ale on ma różne języki, a z kolei nie ma daru wykładania tego języka, czyli poprosiłbyś go, żeby przetłumaczył. No jakoś to zrobi, tak? Bo zna język, ale nie będzie to duchowy wykład języka, tak żeby złapać duchowe sedno. Nieraz słyszałem takie tłumaczenie, które było wykonane przez kochanego brata, który świetnie władał obcym językiem, ale nie miał daru wykładania języku, bo miał dar różnych języków. I z kolei też słyszałem wypowiedzi braci, którzy mają dar wykładania języków, ale nie są nauczycielami, nie mieli daru języków innych i po tym niemiecku próbowali tam powiedzieć
jakieś budujące niemieckich wierzących czy angielskojęzycznych wierzących słowa, będąc Polakami, więc mieli dar wykładania języków, więc ten język również znali, ale niestety nie mieli daru przemawiania w tym obcym języku. To są bardzo ważne rozróżnienia i ważne jest, żeby zauważyć, że to jest słowo inny, inny, inny. Bóg chce obdarować cały zbór. Bóg chce, żeby każdy ze zborowników był potrzebny, inny, inny, inny. Nie jest tak, że ktoś nie ma daru, a inny ma darów więcej niż jeden. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że dopóki każdy w zborze nie ma po jednym darze i go nie używa, to trzeba się spodziewać, że nie będzie kogoś, kto ma dwa dary. Może są takie osoby, które mają dwa dary, chociaż tu wyraźnie jest nacisk położony na słowo inny, 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 inny. I że to Duch Święty rozdziela jak chce. Więc jeżeli ktoś, kto nie ma daru, wykonuje jakąś służbę, powinno się modlić, aby zastąpił go jak najszybciej ktoś, kto ma dar. Tak? Czyli jeżeli ktoś zna język obcy i tłumaczy, ale nie ma daru wykładania języków i nie ma daru różnych języków, ale po prostu jakoś tam poskleca tą wypowiedź w tym obcym języku, może też wyłoży ten język, jak przyjedzie brat z Niemiec mówiący po niemiecku, trzeba go przetłumaczyć na polski, więc ma dar wykładania języków, a potem z sali padnie pytanie po polsku i ten brat zostanie poinformowany w jego języku niemieckim przez brata, który ma dar wykładania języków, co było zadane z sali. Ale jeżeli on tego daru wykładania języków nie ma, też jakoś sobie może poradzić, ale to nie będzie miało pełnej wartości duchowej, jak gdyby wykonywał to brat, który taki dar ma. Więc ci, którzy mają takie dary, są dani całemu Kościołowi, zwłaszcza lokalnemu, w którym są umiejscowieni przez Boga. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Widzimy to? Rozdziela każdemu poszczególnie, jak chce, a nie jednemu z wybranych. Więc to jest ważne, że każdemu poszczególnie. To jest ważna nauka, zapomniana we współczesnym chrześcijaństwie. Dzisiaj mamy różnych takich, którzy podają się za po prostu ludzi orkiestry, że są od wszystkiego. Nie ma takich ludzi. Nie ma. Rozpoznaj dar, jaki otrzymałeś od Pana i go pielęgnuj, i go wykonuj. Ten jeden dar. Ten jeden dar, który Ci Pan dał, bo to jest bardzo ważne, żebyś tego przestrzegał, się tego trzymał. Ważne jest też, żeby zobaczyć, że na tej liście nie ma wypędzania demonów. Jest tylko rozpoznanie, dlaczego tak jest. Dlatego, że w chrześcijaństwie wystarczy demona rozpoznać. Wystarczy go rozróżnić. I jak się już go rozróżni, to wierzący mają się po prostu oddzielić od wpływu tego ducha, bo w wierzących nie ma duchów. W wierzących nie ma innego ducha, jak tylko Duch Święty i nie ma innych duchów wewnątrz wierzących, więc tylko może jakiś duch się przykleić do jakiejś nauki i ją przekazywać. Na przykład duch adwentyzmu zacznie sączyć fałszywą naukę o tym, że kobiety mogą odzywać się na zgromadzeniach, albo fałszywy duch świadków Jehowy będzie uważał, że zbawienie można stracić, że ktoś, kto uwierzył w Pana Jezusa, może stracić zbawienie i trzeba działać w kierunku utrzymania zbawienia. Ten duch
Świadków Jehowy jest bardzo rozpowszechniony w wielu zborach. I to nie tylko tych, gdzie są byli Świadkowie Jehowy, ale możliwe, że to też ma związek, że część z tych ludzi wcale się nie nawróciła, tylko opuściła szeregi Świadków Jehowy, a ponieważ są już religijnie wytrenowani, to chcieliby w jakichś kręgach chrześcijańskich się obracać, przez co trafiają do różnych zborów, czy to zborów ludzi niewierzących, czy wierzących, i tam swoje nauki dalej sączą. I kolejne miejsce to jest 1 Koryntian 12:28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, następnie dary uzdrawiania, następnie, nie ma następnie, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czyli znowu na tej liście nie ma wypędzania demonów. Czyli co jest? Mamy apostołów, których już dzisiaj nie ma. Ostatni apostoł, jak zamknął oczy, to już się zakończyła służba apostołów. Po drugie, proroków, czyli taki prorok na przykład jak Łukasz. Chrześcijańscy prorocy spisali Nowy Testament, nie byli to apostołowie, ale byli to prorocy. I takich też nie ma. Apostołowie i prorocy stanowią fundament. Na fundamencie apostołów i proroków. I ten fundament już ma pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tak? I po trzecie, nauczycieli. Nauczyciele dzisiaj są, czyli ci, którzy są podarowani zborowi, kościołowi, jako ci, którzy są nauczycielami. Czyli to są dary ludzie, tak? Poprzednio były dary jako czynności, a teraz są dane przykłady dary ludzi. Czyli ci ludzie jak apostoł, ci ludzie jak prorok, ci ludzie jak nauczyciele. Następnie moc czynienia cudów, i tu już nie jest człowiek, tylko zdolność do czynienia cudów. Potem dary uzdrawiania, czyli mamy możliwość, że ktoś będzie miał dar uzdrawiania. I potem mamy kogoś uzdolnionego do niesienia pomocy. I z wcześniejszego fragmentu widzieliśmy, że to nie są te same osoby. Czyli jedna osoba jest dobrym nauczycielem, inna osoba ma moc czynienia cudów, inna osoba ma dar uzdrawiania, inna osoba ma dar niesienia pomocy. Więc nie dziw się temu, że ten brat czy siostra, który tak pięknie ci dar pomocy uzewnętrznił, że nie dostaniesz od niego klarownego wskazania w sprawie jakiejś doktrynalnej odpowiedzi. Nie obrażaj się na brata, który jest z kolei obdarowany w tym, że naucza, że jest nauczycielem podarowanym Kościołowi, że on z kolei jest kompletnie niezorientowany, jak ci pomóc, albo w sprawach kierowania zborem jest kompletnie niezorientowany. On przedstawi ci naukę biblijną, jak należy kierować zborem, ale jako ten, który miałby podejmować jakieś decyzje, może mieć całkowicie nietrafione propozycje i pomysły. I nie należy z niego robić od razu kogoś, kto by miał ten dar kierowania. Dar kierowania prawdopodobnie będzie miał
brat lub kilku braci, którzy nie mają ani daru języków, nie potrafią w obcym języku się porozumiewać, ale może mogą. Albo umieją ten język, ale nie mają daru, czy to wykładania języku, czy też mówienia w obcym języku. Po prostu komunikacja jakaś podstawowa może być oparta na edukacji, ale bez daru. Może też być ktoś, kto ma dar uzdrawiania, ale żaden z niego pomocnik ani kierownik. Może też być ktoś, kto ma moc czynienia cudów, ale żaden z niego kierownik ani też nie umie się odezwać w obcym języku, nie ma takiej umiejętności, choć może być wyedukowany, maturę może nawet zdał rozszerzoną na 100%, ale nie ma daru języków. Nie ma daru tłumaczenia, nie ma daru wykładania języków, nie ma daru mówienia w tym języku. Więc to są różne aspekty, jak widzieliśmy, poszczególnie jak chce Duch Święty, to rozdziela. I zresztą potem Paweł idzie w tym kierunku. Czy wszyscy są apostołami? No nie wszyscy. Czy wszyscy są prorokami? No nie wszyscy. Czy wszyscy są nauczycielami? No nie wszyscy. Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? No nie wszyscy. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? No nie wszyscy. Czy wszyscy mówią językami? No nie wszyscy. Czy wszyscy je wykładają? No nie wszyscy. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, żeby tych rzeczy nie mieszać, bo to jest bardzo niebezpieczne, jak się je miesza. Także jest ważne, żebyśmy zerknęli do Ewangelii Mateusza 16, Marka 16 rozdział, Ewangelia Marka 16 rozdział, gdyż tam są nadużywane słowa, które ludzie, którzy ich nie rozumieją, na własną zgubę przekręcają. Więc zerknijmy w to miejsce, gdyż jest to bardzo nadużywane miejsce. Marka, Ewangelia, Marka 16 rozdział, od 14 wersetu. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę. No choćby ta niewiara była w 13 wersecie, oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Więc widać, że była tu niewiara. I ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, komu? Tym 11. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Gdy to Pan Jezus do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Więc widać, że tutaj jest ważne pytanie. Kto to są ci, którzy uwierzyli? No to są z 17 wersetu, którzy uwierzyli. No to są ci spośród tych 11, którzy uwierzyli w poselstwo tych, co przyszli, tak? Bo widać, że jest wyraźnie powiedziane, że nie wszyscy uwierzyli, lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się ukazał, nie uwierzyli. Tak? Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. Czyli jedno, nie uwierzyli jest w 11 wersecie.
a potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli, czyli drugi raz nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę. Czyli po raz trzeci słowo jest niewiara. Nie uwierzyli ich niewiara. I zatwardziałość serca, że nie uwierzyli, czyli kolejny raz nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. A mimo to Pan Jezus mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, tu jest czas przyszły, uwierzy. Czyli w przyszłości ktoś, kto słucha Ewangelii, uwierzy i ochrzczony zostanie. Będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dalej mówi, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, nie którzy uwierzą, tylko tym, którzy uwierzyli. Uwierzyli, czyli w momencie, gdy Pan Jezus te słowa mówi, oni już uwierzyli. To jest ważne rozróżnienie. Chodzi o których, którzy uwierzyli? O tych z 11, którzy uwierzyli w to właśnie ukazanie się. Nie byli spośród 11 tymi niewierzącymi. I ci spośród tych 11, którzy uwierzyli, a było ich niewielu, bardzo niewielu, bo gremialnie, generalnie tych 11 jednak nie uwierzyło, bo aż 4 razy pada słowo nie uwierzyli, nie uwierzyli, nie wiara i potem nie uwierzyli. Ale niektórzy z nich uwierzyli. I tych niektórych z tych 11, którzy jednak uwierzyli, czeka to błogosławieństwo dodatkowe. W imieniu Pana Jezusa dostali uprawnienie wypędzania demonów i nowymi językami dostali prawo, żeby mówić i dostali prawo, żeby brać węża i gdyby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. I na chorych znowu jest ten gest. Chorych kłaść ręce będą, a ci wyzdrowieją. I tutaj z tego grona widzimy, że po prostu tylko tych 11 kwalifikowało się pod warunkiem, że uwierzyli, ale nie wszyscy uwierzyli. Więc używanie tego fragmentu do kogoś innego niż do tych 11. I to nawet nie wszystkich 11, tylko niektórych z tych 11, czyli tych, którzy uwierzyli, już wtedy uwierzyli. To jest czas przeszły, dokonany, uwierzyli. Czyli w momencie, kiedy Pan Jezus mówił te słowa, oni już byli tymi, co uwierzyli. Co już poprzednio, przed tymi słowami, uwierzyli. A nie wolno tych miejsc używać i wyrywać z kontekstu, jak to niektórzy robią i próbują to przenieść na ludzi na przykład żyjących w XXI wieku. No bo to jest nieprawda. Pan Jezus tam mówił o ludziach, którzy w pierwszym wieku, w okolicach 30 roku, 33 roku uwierzyli tym, którzy przynieśli wieść o zmartwychwstaniu. Tak mówi ten kontekst i nie należy go nadużywać. Kolejne miejsce pokazuje apostoła Pawła, a potem apostoła Piotra, że oni wyjątkowo, w odróżnieniu od jakichkolwiek innych wcześniejszych przypadków, mieli tego typu zdolność, albo byli po prostu tak uprawnieni, albo uprawnieni do uzdrawiania i wypędzania złych wpływów, że nawet ich cień albo przepastka, którą ktoś wziął i dotknął ich ciało, była skuteczna w uzdrawianiu.
Pierwsze miejsce to jest Dzieje Apostolskie 19:11. I tutaj samo słowo mówi niezwykłe. Niezwykłe, czyli to nie są zwykłe. To są niezwykłe. Niezwykłe cuda. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Czyli widzimy wyraźnie, że jest tutaj nadzwyczajna sytuacja. Jakaś chustka lub przepaska. Chustka jest wykonana zazwyczaj z materiału. Przepaska też się wydaje, że jest materiał. Może to coś w rodzaju jakiegoś bandaża lub takiej przepaski, żeby się przepasać. No to takie szmatki, tak? I te szmatki, które dotknęły skóry Pawła, zanoszono do chorych, czyli nawet Paweł nie był w to zaangażowany. Paweł nie musiał po prostu się w to angażować. Wystarczyło wziąć, dotknąć szmatką skóry Pawła. Zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. To jest podobne do tego, co się stało ze zmarłym wrzuconym do grobu proroka. Ten prorok już dawno nie żył, ale ten zmarły zmartwychwstał. Druga Królewska 13:21. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Zatem jest to niezwykły cud, bo Elizeusz już nie żył, ale dotknięcie jego, tutaj nawet nie wiemy czy skóry, dotknął zwłok Elizeusza, spowodowało, że ten człowiek odzyskał życie i wstał o własnych siłach. I tutaj w przypadku Pawła było tak, że te szmatki dotknęły jego skóry i były już wystarczające do tego, żeby ktoś został uzdrowiony lub żeby pozbawić się wpływu demonicznego. Z kolei Dzieje Apostolskie 5:11. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest tutaj pokazane, że ten, kto miał prawo uzdrawiać, wypędzać demony, to jego cień wystarczy. Tak? Czyli nie musiał wierzyć ten człowiek, na którego cień Piotra spadł. A jest jeszcze tutaj ciekawa rzecz. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać. Czyli z postronnych ludzi nikt nie przychodził wtedy jeszcze do zboru, czyli w zborze byli tylko sami
swoich, sami wierzący, sami chrześcijanie. Nie było tam chrześcijan z nazwy, tylko byli chrześcijanie z istoty, czyli prawdziwi chrześcijanie, rzeczywiści ludzie w Chrystusie. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Lud miał ich w wielkim poważaniu. I z tym jest powiązany na przykład autorytet biskupa starszego. Mamy o tym wspomniane. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 1 werset. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup ma zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się zbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Czyli wyraźnie widzimy, chciałbym tu zwrócić uwagę na 7 werset, że ma taki człowiek, powinien taki człowiek cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy nie należą do tego zboru, w którym ten człowiek ma być starszym, tak? Czyli pastorem, czy biskupem, zależy jak to nazwiemy. Czyli ma cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy są spoza zboru. Wyraźnie jest to powiedziane. I w tamtym czasie, w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, widzieliśmy, że lud miał w wielkim poważaniu chrześcijan. Nikt się do chrześcijan postronny nie przyłączał. Ale dzisiaj nikt nie ma w poważaniu tych błaznów, którzy udają pastorów, dlatego że dzisiaj pastorów nie ma. To się już skończyło w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział. Paweł powiedział, że po jego odejściu już nie będzie ordynacji, nie będzie już ordynowanych starszych. Powiedział, że po moim odejściu nawet spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Jednoznacznie było widać, bo jedyne wyznaczanie pastorów, czyli biskupów, czy starszych, zależy jak ich sobie nazwiemy, czy jak wolisz, księży, to już jest niebiblijne nazewnictwo i pastorzy i księży, bo takowych w Biblii nie ma, ale tutaj stosowane są te zasady do wyznaczania właśnie z 1 do Tymoteusza, ale niestety nie całe, tylko właśnie z pominięciem tych drażliwych kwestii. Ustanawia się pastorami pierwszych lepszych z ludzi, w zależności od tego, kto przyniesie tłustszą jałówkę, jak za Jeroboama. Nie robi się tego według klucza biblijnego, tylko według widzimisię. I tutaj przecież jest wyraźnie powiedziane, że to ma być dobry nauczyciel, czyli on nie tylko ma być nauczycielem, ale dobrym nauczycielem. Nie może to być ktoś bez zdolności nauczania. To musi być dobry nauczyciel. I ten dobry nauczyciel ma się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. No więc, jeżeli gdzieś jest ktoś, kto podaje się za pastora, to informuję niniejszym, że nie cieszy się dobrym imieniem u mnie, czyli u tego, który do nich nie należy, a więc nie jest pastorem. Koniec dowodu. I tutaj nie ma dzisiaj możliwości, bo jest rozbite chrześcijaństwo. Więc pastor, który jest pastorem, samozwańcem u iksistów,
u Y-kowców nie będzie uznawany i pastor samozwaniec u Y-kowców nie będzie uznawany u Zetowców i tak dalej. Po prostu tych sekt się namnożyło w chrześcijaństwie tyle, bo nie trzymają się głowy, to jest Chrystusa, tylko sobie wymyślają nowe nazwy. Co dziwniejsze, to bardziej marketingowo chwytliwe i łapiące po prostu na marketingowe hasła. Ale widać wyraźnie, Słowo Boże mówi wprost. Ma się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Nie ma takiego człowieka, który by się cieszył dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. To jest generalnie nie ma pastorów dzisiaj, nie ma starszych, nie ma biskupów ordynowanych. Ordynacja już się skończyła. Jedyna ordynacja, która była w piśmie opisana, to była ta wykonywana przez apostoła Pawła lub jego delegatów. Nie wiemy, jak inni starsi byli wyznaczani niż ci, których wyznaczał Paweł, apostoł lub jego delegaci. A to oznacza, że nie mamy praktycznego wzorca na dzisiaj, jak ich wyznaczać. I to nie jest przypadek. Biblia nie przypadkiem milczy na temat tego, w jaki sposób mają być wyznaczani. Bo ich dzisiaj nie ma. A jak czegoś nie ma, to nie ma potrzeby tego opisywać. W liście do Tytusa Paweł mówi wprost. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Czyli to było coś, co robił sam Paweł, tak? Ale musiał z jakiegoś powodu to nie wykonać, tak? Czy też sam nie dojechał na to miejsce, czy też wyjechał z tego miejsca. Tutaj nie będę się w to zagłębiał. I uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I tutaj takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją, te dzieci, nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności. Mówi się, że najbardziej zepsute dzieci to są dzieci pastorów. A tutaj właśnie jest powiedziane, że ten, co się na pastora pcha, to jego dzieci już mają być po pierwsze na tyle duże, żeby można było je ocenić, czy są wierzące. Nie może być to jakiś młody człowiek, któremu dzieci się dopiero zaczynają rodzić. Ma być mężem jednej żony, czyli nie może być to z recyklingu koleś, który już był żonaty i teraz drugą żonę ma, czy trzecią. To tego typu w ogóle rzeczy nie wchodzą w grę. Jest mąż jednej żony, czyli nie może to być mąż, który ma jednego męża. Tak? Czyli tutaj odpadają różnego rodzaju inne kombinacje. To jest po prostu wyznaczone, że on ma być mężem jednej żony, który ma dzieci wierzące, tak? Czyli ma wierzące dzieci. Liczba mnoga dzieci, czyli co najmniej dwójkę musi posiadać dzieci. Jeśli Bóg mu odmówił dzieci, nie jest to żaden starszy, tylko jest to po prostu człowiek, który starszym nie jest. I nie może być. Nawet gdyby ordynacja dzisiaj istniała, to nie jest, nie może być starszym, bo warunek jest sztywny, dzieci. I to nie byle jakie dzieci, tylko dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty. Czyli nawet jeśli one są wierzące, ale jednak sobie pozwalają na różnego rodzaju tutaj swobody, no to w tym momencie one nie mogą być. Mało tego, tu nawet nie chodzi o to, czy one robią to, tylko czy są pod zarzutem. Czyli jeśli nawet ktoś na ich temat rozpuszcza plotki, to już nie mogą być. Ich ojciec nie może być starszym, jeśli na temat dzieci tego człowieka ktoś rozpuszcza plotki. Na temat tego, że są rozpustne albo krnąbrne. Czyli mają być po prostu bez zarzutu, tak? Nie stoją pod zarzutem.
I nawet jeżeli się pojawia niesprawiedliwa, fałszywa plotka, to to jest dowód, że to nie jest żaden starszy. I biskup, i tutaj widać wyraźnie, że biskup i starszy to jest to samo, tak? Bo jest powiedziane, zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, ustanowił po miastach starszych, dwukropek, takich, którzy, i potem uzasadnienie, biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Więc widzimy wyraźnie, że to ma być ktoś, kto ma dar nauczania, jest to nauczyciel i to nauczyciel, który ma zdolność takiego po prostu twardego stania po stronie prawdy. Czyli jest to człowiek, który nie tylko ma dar nauczania, ale również ma dzieci, na które nikt nie plotkuje. Jeżeli na jego dzieci ktoś plotkuje, no to to nie jest biskup, to nie jest starszy. To nie jest nikt inny, jak tylko jakiś dowcipniś religijny. I należy się od tego typu dowcipnisiów, klaunów, którzy zabawiają kozy, trzymać jak najdalej. To jest po prostu niebezpieczny osobnik, który sam nie wie, co ma w życiu robić. Trzymaj się od takiego jak najdalej. A jeśli się nie trzymasz jak najdalej, to sam sobie jesteś winien. Jeszcze na chwilę wrócę do 1 Tymoteusza 3. I tutaj Paweł wyjaśnia, dlaczego Tymoteuszowi oddelegował to ustanowienie starszych. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Czyli widać, że to było tylko tymczasowe, chwilowe ustanowienie po prostu na czas nieobecności Pawła, tylko na czas, gdyby jego przyjście się odwlokło. Gdyby się nie odwlokło, to Tymoteusz nie miał w ten sposób wyznaczać starszych, po prostu zrobiłby to sam Paweł. Tak wynika z tych słów. I nie ma powodu, żeby teraz prywatną korespondencję z czasów pierwszego wieku, gdzie są wyraźnie określone kryteria, próbować po pierwsze sfałszować, uchylając niektóre z wymagań, tak, że to nie mogą być dzieci, nikt nie może plotkować na dzieci, no to jest bardzo wysokie wymaganie, tak, albo że nikt nie może plotkować na tego, co się za pastora podaje. Nieważne, czy to są prawdziwe zarzuty, czy zmyślone. Nikt nie może się odważyć, żeby na pastora plotkować. Jeśli istnieje choć jedna osoba, która plotkuje na pastora, to znaczy, że to nie jest żaden pastor. To już dowodzi tego, że mamy do czynienia z religijnym dowcipnisiem, a nie żadnym pastorem. Tego typu prosta rzecz. Jeżeli ktoś nie cieszy się dobrym imieniem u tych, którzy do danego zboru, gdzie ten pastor jest jako pastor, tak? Ten człowiek jako pastor tam jest, no to w tym momencie znaczy, że to nie jest żaden pastor, tak? On ma mieć dobrą opinię u wszystkich, którzy nie są z jego zboru. No i na koniec jest wezwanie, aby rąk na nikogo pochopnie nie wkładać. Wkładanie rąk na kogoś jest znakiem, po pierwsze, jednoczenia się z tą osobą, ale też widzieliśmy, że jest używane przy uzdrowieniach, było używane przy uzdrowieniach i też to wezwanie z 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 23 werset, jest wezwaniem do Tymoteusza, aby on rąk na nikogo zbyt pochopnie nie wkładał i żeby nie był uczestnikiem cudzych grzechów. Jeżeli masz kogoś, kto się podaje za pastora,
ale są jakiekolwiek wśród osób, którzy nie należą do zboru, negatywne opinie na temat tego człowieka, ba, czasami są nawet negatywne plotki wewnątrz zboru na temat tego, co się za pastora podaje, no to wtedy wiesz, że to nie jest żaden pastor, tak? To jest proste. Słowo Boże mówi, że ma się cieszyć dobrą opinią u tych, którzy do nas nie należą, i też jego dzieci nie mogą być pod zarzutem, czyli nikt nie może plotkować na dzieci. Nawet jeśli te plotki są nieprawdziwe, to nie jest powiedziane, że to są, mają być prawdziwe zarzuty. Tam wystarczy, że są zarzuty, tak? Czyli dzieci mają być wierzące i bez zarzutu. Nic nie można tym dzieciom zarzucić. Jeśli coś można tym dzieciom zarzucić, masz do czynienia z błaznem religijnym, a nie żadnym pastorem. Bardzo prosta rzecz. Bardzo ostre kryteria, wiem. I wiemy, że dzisiaj nikt ich nie spełnia, bo pastorów dzisiaj już nie ma. I biskupów dzisiaj już nie ma. Nie ma dzisiaj starszych ordynowanych, bo ordynacja już się skończyła w pierwszym wieku. I teraz ten pierwszy Tymoteusza 5,23. Rąk, 5,22. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Czyli jeżeli widzisz jakiegoś błazna religijnego podającego się za biskupa, pastora, starszego, to uczestniczysz w jego grzechach, jeżeli jesteś w tej grupie religijnej, gdzie tego typu cyrki się odbywają. Bo to jest taka pozycja przedstawiciela kleru, jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, dlatego że to Duch Święty dzisiaj kieruje zborami, a nie ludzie. I to te czasy starszych biskupów już się skończyły. Biskup jako włodarz Boży był w pierwszym wieku potrzebny, dopóki nie skompletowano Pisma Świętego. Ale dzisiaj mamy już skompletowane Pismo Święte, już ono było skompletowane przed odejściem Pawła. I to jest właśnie ten punkt, który rozróżnia ten czas. Ale tak samo jak są zwodziciele, którzy twierdzą dzisiaj, że no niektóre rzeczy, które już ustały, na przykład wypędzanie demonów, że potrafią robić, mimo że nie widzimy, aby umiejętność wypędzania demonów była jakoś w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział wymieniona wśród obdarowań. Więc teraz dalej mamy ten 22, nie uczestnicz w czyichś grzechach. Siebie samego czystym zachowaj, czyli jeżeli widzisz, że ktoś podaje się za biskupa starszego, a jego dzieci, no są plotki na ich temat, albo wręcz nie ma dzieci, albo nie jest mężem jednej żony, tylko na przykład jest już byłym rozwodnikiem z recyklingu koleś, czyli drugi raz żonaty, trzeci raz żonaty. Nawet wdowiec jest wykluczony, czyli uczciwy człowiek, który miał jedną żonę, i potem drugą żonę wziął zgodnie z prawem, bo mu żona zmarła pierwsza, też nie może być starszym według Słowa Bożego. Nie mógł być starszym. Więc tutaj jeden raz żonaty. Tak? I w tym momencie mamy prostą rzecz. Masz siebie samego czystym zachować od związków z tego typu grupą religijną. Jak najszybciej wyjść, bo to nie jest nazywane Babilonem, ale jest podobne polecenie jak dla tych, co są w Babilonie. Siebie samego czystym zachowaj. Uciekaj stamtąd jak najszybciej. Samej wody już nie pij. I tutaj widzimy znowu skierowanie do medycznych zachowań. Tak? Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Czyli widzimy, apostoł Paweł chce, żeby Tymoteusz używał lekarstwa. Czyli jest tutaj terapia, która wtedy może nie była zbyt zaawansowana, była dostępna w tamtych warunkach. Pewnie w świetle dzisiejszej medycyny nie da się nawet określić, czy to była terapia prawidłowa z punktu widzenia obecnej wiedzy medycznej, ale
warunkach, w których się znalazł Tymoteusz, na pewno była najlepsza. Tak, bo trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli mamy do wyboru kilka środków, a jesteśmy no niestety w warunkach pierwszego wieku, czyli tam nie ma zasadniczo no zbyt wielu narzędzi. On nie mógł sobie wziąć aspirynę, tak? Nie było jeszcze. Nie mógł sobie wziąć ibupromu, nie było jeszcze. Nie mógł sobie wziąć grypeksu, nie było jeszcze. Nie mógł sobie poradzić w inny sposób, tak? Nie było tych składników. Natomiast była prosta rzecz. Było wino, które miało w sobie alkohol, który miał właściwości odkażające. Natomiast z tego, co czytałem, w tamtym czasie przez długie, długie kilometry woda była dostarczana w rurach albo w półrurach, które były otwarte. Tam ptaszki mogły się z tego napić, robaczki mogły do tego wpaść i to było transportowane na duże odległości, zanim trafiło do użytkowania tej wody. Zatem ta woda mogła być albo czerpana ze źródła, albo czerpana z studni, albo czerpana z jakiegoś cieku wodnego, albo właśnie z takiego akweduktu. Niezależnie od wszystkiego, nie była to woda o standardach, jakie my dzisiaj znamy, czyli chlorowana, więc ona już wtedy mogła wystawiać na zagrożenie medyczne jej użytkowników, zwłaszcza jeśli doszło do jakiegokolwiek zanieczyszczenia tej wody i mogło się to kończyć tym, że ktoś mógł mieć trudności trawienne. Po trosze wina ze względu na twój żołądek. Jednoznacznie widać, że to jest lekarstwo, jakie zaordynował mu apostoł Paweł. Być może za radą Łukasza, który przecież był towarzyszem Pawła. W wielu miejscach widzimy Pawła i Łukasza razem. Zatem musimy tutaj mieć świadomość tego, że Bogu podoba się, kiedy korzystamy z pomocy medycznej. Natomiast nie możemy ulegać kultowi tej pomocy medycznej, czyli zdrowie nie jest za wszelką cenę. Jest czas, żeby też rozstać się z życiem. Jeśli jesteś zbawiony, to być z Chrystusem. Jeśli nie jesteś zbawiony, to postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I to jest bardzo ważne, żebyś się pojednał jak najszybciej z Panem Jezusem. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Panu, a będzie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Więc trzymaj się Słowa Bożego. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, chętnie ci go sprezentuję. Napisz do mnie 739089088. Jeśli wolisz e-mail, czytaj.biblie@onet.pl lub stacjonarny adres czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak widzieliście, wyraźnie te miejsca ze Słowa Bożego pokazują nam te relacje między opętaniami a uzdrowieniami. Tego, że 1 Koryntian 12 rozdział nie wymienia wypędzania demonów jako służby chrześcijańskiej. Jest tylko rozpoznawanie demonów, rozpoznawanie duchów, a to nie to samo, co ich wypędzanie. Chrześcijanie mają poddać się Bogu, przeciwstawić się diabłu, a diabeł ucieknie. Nie ma nigdzie przykładu, żeby chrześcijanin, który nie jest apostołem, bawił się w wypędzanie demonów. Widzimy synów Scewy, którzy wypędzali duchy i zostali sponiewierani. Wiemy też ze Słowa Bożego, że ci, którzy mają dary ducha, niekoniecznie muszą być nawróceni. Nawet ci, którzy głoszą
Słowo Boże i prawdziwą Ewangelię nie muszą być osobiście nawróceni. Zdarza się tak. Widzieliśmy to na przykładzie Judasza Iskarioty. I dlatego jest bardzo ważne, żeby też pamiętać, że uzdrowienie nie zawsze równa się zbawienie. W zasadzie nie zawsze tutaj jest niepotrzebnie dodane. Nie równa się zbawienie. Czyli są osoby, które doznały uzdrowienia, uwolnienia od nałogów, a idą do piekła, bo nie uwierzyły Panu Jezusowi. Nie zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu. A są też osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa, są zbawione, ale nigdy nie były uzdrowione. I to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że to są dwie różne kwestie. Uzdrowienie jest darem Bożym, za który możemy zawsze Bogu dziękować, cieszyć się, że takie coś pozwolił, aby było praktykowane. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że uzdrowienie nie oznacza zbawienia. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, nieutracalnie zbawiony, raz na zawsze zbawiony. Z Bogiem.